Cześć. Po krótkiej przerwie widzimy się ponownie. Ostatnie zajęcia skończyliśmy na pracy nóg do grzbietu i kraula z makaronami. Dziś będziemy zajmować się tym samym tematem, jednak nasze ćwiczenia będą nieco trudniejsze. Pamiętajcie, że aby przejść do kolejnych ćwiczeń, musimy dobrze wykonywać te poprzednie. Zapraszam na kolejną lekcję. Przed nami doskonalenie pracy nóg do kraula na grzbiecie i piersiach. Na dzisiejszej lekcji przydatna nam będzie duża deska oraz mała ósemeczka. Mają one różną wyporność, więc w momencie, kiedy będzie dobrze nam szło z dużą deską, możemy zacząć wykonywać ćwiczenia z deską o mniejszej wyporności, by stopniowo je utrudniać. Dziś zaczniemy od nóg na grzbiecie. Uczestnik przykłada deskę do bioder, po czym stara się położyć głowę na wodzie i wykonać poślizg od ściany. Następnie rozpoczynamy na przemian stronną pracę nogami. Zwróćmy uwagę na to, aby kolana nie przecinały tafli wody. Podczas pływania w ten sposób kolana to dość częsty błąd ze względu na zbyt wysokie położenie bioder spowodowane trzymaniem przy nich deski. Teraz kolejne ćwiczenie do nóg na grzbiecie. Tym razem jednak deska będzie trzymana w palcach z wyprostowanymi rękami. Dzięki takiemu ułożeniu rąk biodra będą w delikatnie niższym położeniu niż w poprzednim ćwiczeniu. Przez to łatwiej będzie nam zapanować nad kolanami. Musimy jednak uważać, by nasza głowa była w prawidłowym ułożeniu. Broda nie może być zbyt mocno przyciągnięta w kierunku klatki piersiowej, a czoło odchylone w kierunku pływania. Przejdźmy teraz do nóg do kraula na piersiach. W pierwszym zadaniu musicie ułożyć swoje ręce na desce. Stanowi ona dla nas delikatną pomoc i nie możemy na nią wywierać nacisku. Po prawidłowym ułożeniu rąk odbijamy się od brzegu basenu, rozpoczynając poślizg. A następnie na przemian stronny róg nogami do kraula, tak jak to miało miejsce z makaronem. Głowa jest podniesiona do góry w takim położeniu, by broda dotykała powierzchni wody. Nasza obręcz barkowa powinna być rozluźniona, a wzrok skierowany na przeciwną ścianę basenu. Ćwiczenie to w szczególności polecane jest osobom, które podczas pływania nadmiernie unoszą biodra do góry. Czas dołożyć do naszego pływania wydech do wody. Podczas tego ćwiczenia kursanci trzymają deskę w palcach wyprostowanymi rękoma. Podczas pracy nogami wykonujemy wdech, unosząc głowę do góry i podobnie jak w ćwiczeniu z makaronem robimy wydech do wody, zanurzając twarz, tak aby nasze uszy znalazły się między ramionami, a oczy były skierowane na dno basenu. Następne ćwiczenie wykonamy bardzo podobnie. Jednak teraz uczniowie będą trzymać deskę w jednej ręce. Druga ręka ułożona jest wzdłuż tułowia. Podczas pływania wykonujemy oddech unosząc głowę, zwracając jednocześnie uwagę, aby nie podciągać ręki, w której trzymamy deskę. Jeżeli w poprzednim ćwiczeniu nie było problemów, możemy użyć ósemeczki z mniejszą wypornością.
Kiedy nasi uczniowie dobrze radzą sobie z deskami, możemy powoli przechodzić do pływania bez dodatkowych pomocy. Ten proces przejścia możemy wprowadzać stopniowo poprzez pływanie ze sprzętem o mniejszej wyporności. Mogą to być na przykład kawałki makaronów czy też plastikowe piłki. Sami popatrzcie. Pływanie bez deski zaczniemy od grzbietu. Dzięki dużej powierzchni ciała leżącej na wodzie, a także oddychaniu powietrze-powietrze, jest to dużo łatwiejsza forma pracy nogami niż w przypadku kraula na piersiach. W tym zadaniu ręce kursantów są wzdłuż tułowia. Głowa ułożona w naturalny sposób, bez nadmiernych odchyleń ku klatce piersiowej, a także kierunku pływania. W początkach pływania bez deski nasze nogi powinny pracować z większą niż zwykle częstotliwością, tak aby utrzymać prawidłową pozycję ciała na powierzchni wody. Do tego ćwiczenia możemy przechodzić w taki sposób, aby rozpoczynać dystans na wodzie głębokiej z deską, trzymając ją w wyprostowanych rękach, a w trakcie pływania puścić deskę i kontynuować pracę nóg bez dodatkowych pomocy. Pracę nóg do kraula bez deski możemy zacząć, tak jak wspominaliśmy wcześniej, poprzez obniżenie wyporności dodatkowego sprzętu. My w dniu dzisiejszym wykorzystamy kolorowe piłeczki, często spotykane w Babilandiach. Uczniowie z piłeczkami w dłoniach wykonają pracę nóg do kraula z wyprostowanymi rękami. W trakcie pływania wykonujemy oddech przed siebie, podobnie jak to miało miejsce w pracy z deską. Cały czas zwracamy uwagę na wyprostowaną sylwetkę ciała, uszy umieszczone między ramionami, a wzrok skierowany na dno basenu. W ostatnim ćwiczeniu dzisiejszej lekcji spróbujemy popłynąć bez dodatkowych pomocy nogami do kraula na piersiach. W tym celu kursanci układają ręce w tak zwaną strzałkę, trzymając je wyprostowane przed swoim czołem. W tym ćwiczeniu praca nóg powinna być intensywna, tak by utrzymać ciało na powierzchni wody. Mamy za sobą etap oswojenia z wodą oraz nauki i doskonalenia pracy nóg do kraula na grzbiecie i piersiach. Pamiętajcie, powtarzajcie te ćwiczenia do momentu, aż opanujecie je w 100%. Zawsze podczas zajęć zaczynajcie od tych prostszych, które nie sprawiają Wam problemów, stopniowo przechodząc do tych trudniejszych. Nie zapomnijcie również o przerwach odpoczynkowych. Łatwiej nam opanować nowe elementy, kiedy nasz organizm jest wypoczęty. Od następnych zajęć skupimy się na ćwiczeniach do stylu grzbietowego. Zachęcam Was do subskrypcji i podawania filmików dalej. Do zobaczenia.